Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Emilia Majewska i ponownie wracam do państwa z informacjami o maturze z geografii. Dzisiaj temat nieco inny. Będę mówiła o zadaniach do mapy topograficznej. Dla kogo zatem jest dzisiejsze spotkanie? Drodzy uczniowie, przyszli maturzyści, przede wszystkim dla was będę dzisiaj mówiła najważniejsze rzeczy z tej małego wycinka matury, który dotyczy zadań. Do mapy. Przy okazji pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów z kanału Lekcje Geografii, którzy na ogół tylko mnie słyszą, a dzisiaj mogą także mnie widzieć i razem ze mną wykonywać zadania. Drodzy nauczyciele, mam nadzieję, że także to spotkanie będzie przydatne dla Państwa. Uważam, że link do dzisiejszego spotkania warto wysłać waszym maturzystom tuż przed maturą, tuż przed maturą próbną. No niech chociaż te zadania do mapy topograficznej dadzą im pewne punkty i o tym będę dzisiaj mówiła. Jak to zrobić? Czego dowiemy się na dzisiejszym webinarium? Czy warto przygotowywać się do tej części i rozwiązywać zadania do mapy topograficznej? Jaki jest ich udział? Na ile takich zadań możemy się spodziewać? Jakie wymagania egzaminacyjne obowiązują uczniów właśnie z tej partii materiału? Jak pracować z mapą szczegółową? W jaki sposób uczniom podpowiadać, jak się do tego zabrać? No i na koniec rozwiążemy kilkanaście zadań do mapy topograficznej, takich typowych z poprzednich lat, żeby upewnić się, że potrafimy to robić prawidłowo. No to zaczynamy. Pierwsza część udział zadań do mapy topograficznej w arkuszu. Już to kiedyś Państwu pokazywałam, jeszcze raz dla naszych uczniów coś, kochani, żeby Was to przekonało, że warto się przygotować. Bo według mnie, jeżeli pokazuję Wam, że w ostatnich latach mam średnio 8 punktów do zdobycia za tę część na maturze, a jest to część, którą możemy wyćwiczyć, mieć pewność, że jak przećwiczę kilka zadań, to mam. Na tyle je podobne, że na pewno sobie z nimi poradzę, dlatego ja nazywam to pewnymi punktami na maturze. Zatem dla tych ośmiu punktów warto. Zwróćcie proszę uwagę, że zadania do części, o której mówię dzisiaj, zaczynają się około między szóstym a ósmym punktem. To nie jest tak, że te zadania są na początku arkuszu, kiedyś tak było. Teraz najpierw musicie się uporać z zadaniami z Ziemi we wszechświecie, a później dojdziecie właśnie do tych zadań. Co roku tyczą się one innego regionu w Polsce. Mam inną mapę topograficzną. Właściwie nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o poziom trudności, yy, jaki traficie region, ale warto zwrócić uwagę, yy, o czym powiem za chwilę, na to, jaki to jest obszar. Będę dzisiaj pokazywała zadania, które wymagają obliczeń, matematyki. Nie wszyscy maturzyści lubicie matematykę ale niestety ona się tutaj pojawia, więc przećwiczymy sobie właśnie te zadania, gdzie potrzebny jest kalkulator i wasze logiczne myślenie. Rozwiążemy oczywiście też zadania bez tych obliczeń, bo jak patrzę na ich udział, to tak naprawdę w tych ośmiu pewnych punktach to są dwa lub trzy punkty związane z tą matematyką, więc nie martw się, jeśli z góry zakładasz, że to jest twoja słaba strona, to nawet bez tych obliczeń warto zadania do mapy topograficznej i ćwiczyć. Czy jest pewna powtarzalność? Ja ją widzę. Ja tego dochodzę sama co roku, co się najczęściej powtarza. Bardzo mi zależy, żeby moim uczniom podpowiedzieć. To jest zawsze na maturze i właśnie w tej części ta powtarzalność jest zauważalna. Zobaczcie, jak często pojawia się obliczanie wysokości słońca. To jest taki pewnik maturalny. Naprawdę jeden wzór tak naprawdę, kochani. I on nam daje dwa pewne punkty. Dzisiaj będziemy sobie to ćwiczyć. Na każdej maturze trzeba zrobić zadanie z cechami przyrodniczymi. Zaraz o tym powiem. I zadanie obliczeniowe, albo liczyć spadek strumienia, albo powierzchnię, albo odległość. I właściwie to jest koniec już tych y, zadań matematycznych, więc nie ma ich tak dużo. No zatem skoro podpowiadam, że to są 4-5 typów zadań, no to warto przygotować się na każde z nich i mieć ten pewny punkt. Co o tym wszystkim mówią wymagania egzaminacyjne? Przypominam tegorocznym, przyszłorocznym zatem maturzystom z roku 2021 a 2022: to będzie ten, kiedy będziecie zdawać maturę, że wy zdajecie maturę na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie całej podstawy programowej. To jest bardzo ważne, to jest dla Was bonus. Spowodowany trudnościami, jakie mieliście w edukacji przez te trzy lata w szkole średniej. Więc chwytajmy za te wymagania egzaminacyjne, bo tam jest klucz, podpowiedź dla Was, co tak naprawdę do matury trzeba wiedzieć. I ja wybrałam pewne części tych wymagań, żeby dokładnie Wam przeczytać, co może Was spotkać z zadań, właśnie do mapy. Przypominam, że wymagania egzaminacyjne cofają Was do wiedzy, którą powinniście posiąść już na etapie trzecim, czyli w gimnazjum. Jesteście ostatnim rocznikiem, który zdaje na podstawie tych wymagań i do gimnazjum uczęszczał, więc czytam was, tam, wam. tam się nauczyliście znaczenia skali mapy, posługiwania się skalą, odczytywania z mapy informacji, posługiwania się planem mapą to topograficzną, charakteryzacji. Obiektów geograficznych, położenia geograficznego. To są bardzo ogólne i podstawowe umiejętności, więc też zwróćcie uwagę, jak wiele zadań do tych zapisów można dopasować. Bardziej konkretne zapisy pojawiają się na czwartym etapie edukacyjnym, dla Was w szkole średniej, i tutaj musicie. Znać odległość w terenie, potrafić ją liczyć, powierzchnię. Zwróćcie uwagę, jak dokładnie macie, jakby typy zadań tutaj w wymaganiach wymienionych, opisywać cechy środowiska przyrodniczego. To są właściwie dwa punkty, które wybrałam, które koniecznie tutaj do tej mapy topograficznej musimy umieć. I przeskakuje jeszcze do działu drugiego, ziemia we wszechświecie, i tam jest ten zapis: to, co jest zawsze zdający oblicza wysokość górowania słońca, i w drugą stronę następny punkt, który y, właściwie jest tym samym, tylko na odwrót, zdający oblicza szerokość geograficzną na podstawie wysokości słońca, to na szczęście opiera się cały czas na jednym wzorze, i też go dzisiaj przećwiczymy. Korzystanie z mapy szczegółowej. Zacznę od takich pierwszych rad, zupełnie podstawowych, ale sprawdzając setki matur, mam wrażenie, chwilami, że nikt takich podstawowych wiadomości już Wam nie przypomina. Więc całkowita podstawa. Po pierwsze, zadania do mapy topograficznej. Będą bardzo wyraźnie w arkuszu oznaczone, że w tym momencie przystępujesz do rozwiązywania zadań z mapy topograficznej. Zobaczcie, wkleiłam Wam to w ramce. W arkuszu maturalnym ta ramka nie jest zielona, tylko jest czarna. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ona jest zawsze na górze pewnej strony i wyraźnie oznacza, że od tego momentu masz zapisane zadania od 6 do 9. Wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej. Ważne jest, żebyś zwrócił na to uwagę, bo czasem mam wrażenie, że przy zadaniu 8 czy 9 zapomniał, zapominacie o tym, że to są pytania ciągle do mapy i próbujecie. Wymyślać czasem jakieś czynniki, cechy, nie patrząc na nią. Więc zwróć na to uwagę, do którego momentu musisz zadanie wykonać właśnie z tą barwną mapą. I kilka jeszcze rad ode mnie. Korzystaj z wszystkich informacji na mapie szczegółowej. Ona jest naprawdę, jakbym tak powiedziała, cała dla Was. Pierwszą rzecz, którą sobie zrób śmiało, nie bój się, to po otwarciu arkusza ta mapa, kolorowy załącznik, znajduje się w środku arkusza. Tą mapę możesz wyjąć, to jest Twój załącznik, będzie Ci dużo łatwiej mieć otwarte zadania i jednocześnie patrzeć na mapę. Mamy zapis, że mapa jest na drugiej stronie kolorowego załącznika, można ją otworzyć, możesz sobie ją wygiąć w drugą stronę, ten załącznik jest dla Ciebie, będę też podpowiadać, że możesz sobie ołówkiem tutaj pewne rzeczy zaznaczać, to jest część Twojego arkusza. Zastanów się, jakiego obszaru dotyczy ta mapa. To być może przyda ci się w tej części, kiedy będą pytania o geologię, a niestety są takie. To jeśli sobie umiejscowisz ten obszar, masz zawsze podpisane, jakiego miejsca dotyczy. E, tu tu przykładowo mam obszar Pienińskiego Parku Narodowego. W głowie sobie zlokalizuj, gdzie są pieniny. Możesz pomyśleć od razu, jaka to jest orogeneza, jakie tam występują skały, a na pewno pytanie z geologii gdzieś tutaj nawiąże do tego położenia, tego terenu. Ja dzisiaj o geologii nie będę mówiła, ale faktycznie bardzo często do, w tej części takie pytania się pojawiają. Korzystaj z oznaczeń pól. Zwróćcie uwagę, żeby uczniom łatwiej było pewne obiekty znaleźć, mamy pola numerowane, tak jak w grze w statki, więc u góry mam literki ABC, w pionie mam liczby rzymskie. Po to, żeby, żebyście nie musieli poświęcać czasu na odszukanie na przykład jakiegoś szczytu, wtedy dostajecie w nawiasie podpowiedź, że on jest na przykład w polu B4. Sprawdź skalę mapy, ona się na pewno przyda do któregoś zadania. Odczytaj sobie skalę liczbową, kiedy przyjdzie pora, zamienisz sobie ją na skalę mianowaną. Odczytaj wartości poziomic, to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, w ostatnich latach za każdym razem na mapie jest informacja, Ile wynosi cięcie poziomicowe? I jeśli będzie jakieś zadanie nawiązujące do wysokości terenu, to nie musisz się głowić nad tym, co ile idą poziomice. Naprawdę tą informację masz w legendzie. Może ona być zaznaczona przy wartości poziomic, a może być jak na tym przykładzie. Poziomice poprowadzono co 50 metrów. Poszukaj tej informacji, ona może być przydatna. Odczytaj legendę. Rzecz oczywista, moi drodzy, pamiętajcie, że w tych legendach na mapach topograficznych często macie pogrupowane na przykład trzy obiekty obok siebie. I przy tych trzech obiektach mam trzy znaczki kościołów, i mam zapisane kaplica, przecinek, kaplica zabytkowa, przecinek. Klasztor zabytkowy, mam trzy określenia i trzy sygnatury, więc jeśli musicie skorzystać z trzeciej sygnatury, to z legendy przepiszcie trzecie określenie. To jest bardzo ważne, bo być może właśnie dokładnie będziecie musieli namierzyć ten punkt. Czytamy bardzo dokładnie zatem legendę. No i jeszcze absolutnie podstawy. Nie sądzę, żebyście mieli osobne zadanie do tego, co teraz pokażę, ale któreś zadania z wykreślaniem, prawda, fałsz, mogą wymagać tych podstawowych umiejętności. Pierwsza, totalna podstawa współrzędne, geograficzne musisz je znać z wielką dokładnością, pracując z mapą topograficzną. Ćwiczymy, popatrzcie, zaznaczyłam Wam na monitorze zimną skałę. I ćwiczymy sobie odczytywanie. Najpierw przypominam Wam, szerokość geograficzna. Świat jest taki szeroki, nigdy nie pokażesz inaczej czegoś szerokiego niż w ten sposób. W związku z tym szerokość geograficzną odczytujesz z równoleżników. Przyglądam się równoleżnikom. Najbliższy równoleżnik, który widzę, ma wartość 49 stopni 25 minut i uwaga, musisz dodać jeszcze sekundę. Sekundy. Przemieszczam się na północ, nie dochodzę do kolejnej minuty. No, i ja tych sekund, popatrzcie, dodałam około 50 dzieląc tę całą minutę na kawałeczki i kierunek? Oczywiście, przy szerokości geograficznej N. Teraz długość. Świat jest taki długi, pokażemy. Znowu zimna skała. Popatrz, między 20 stopni 25 minut a 20 stopni 26 minut, ale nie doszła wartość do tego południka. W związku z tym odczytam długość geograficzną jako 20 stopni 25 minut i sekund dodałam 45. Pytacie mnie często z jaką dokładnością to trzeba robić. Na ogół nie jest tak, że sam musisz napisać współrzędne. Czasem w arkuszu jest tak, że podadzą tobie te współrzędne, musisz coś znaleźć albo musisz wybrać. Masz kilka odpowiedzi do wyboru, więc o tą dokładność się nie martw. Jak się będziesz orientował, to sobie bez problemu poradzisz. I muszę powiedzieć coś oczywistego. Jak już się pojawia zadanie, gdzie trzeba wykorzystać te współrzędne, kochani. Mapa za każdym razem dotyczy Polski, naszego kraju. Dlaczego się zastanawiacie, jakie wpisać współrzędne? Polska leży na półkuli północnej i wschodniej. Zawsze będzie N i E. Nie musisz wcale patrzeć na te poziomice, na te, przepraszam, równoleżniki i południki. Zawsze to będzie e, północ i wschód. Drugą rzecz sobie ćwiczymy. Musimy potrafić korzystać z poziomic, odczytywać wysokości i chcę Wam pokazać dwa miejsca ćwiczeniowo. Być może będziecie musieli użyć coś w zadaniu, żeby odczytać wysokość jakiegoś punktu, który jest szczytem. I tu pamiętajcie, nie kombinujcie za bardzo. W wielkości szczytów na mapach topograficznych są podane. Nie próbuj sam doszukiwać się jeszcze jednej poziomicy więcej. Jeśli to jest szczyt, odczytujesz po prostu wysokość z mapy. Szczyt Gniazdo ma wysokość 445 metrów nad poziomem morza. Dokładnie mam tą wartość podaną. Ale, jeżeli Potrzebujesz obiekt, który nie ma podpisanej wysokości, nie jest szczytem albo przełęczą, musisz już zacząć tropić poziomice. Przy tym zadaniu, przypominam Wam, możecie mieć na maturę lupę. Warto wziąć od dziadka może nawet, który czyta gazetę z lupą, właśnie po to, żeby dokładnie przyglądać się w tym momencie poziomicom. Odczytujemy sobie wysokość ruin synagogi, pokazuję Wam są w tym miejscu. No to co robię. Rozglądam się po terenie, szukam najpierw jakiejś podanej wysokości, a jednocześnie szukam w legendzie informacji, co ile jest cięcie poziomicowe. Poziomicę, co 20 metrów, w okolicy moich ruin widzę szczyt gniazdo. On ma 445 metrów nad poziomem morza. Jedna poziomica kreseczka to jest 20 metrów. No to popatrzcie. Szczyt ma 445, czyli kolejna poziomica ma 440, niżej 420 i napotykam grubą poziomicę. Grubą, którą mam zresztą podpisaną, ona ma wartość 400, też o tym pamiętajcie. Grube poziomice idą co 100 albo co 50 metrów, więc warto odnieść się do nich. No dobra, a moje ruiny są jeszcze dalej. Poziomice idą w dół i często mnie uczniowie pytają: Skąd to pani wie, że w dół, a nie w górę? No, kochani, jesteśmy w Dolinie Rzeki. Widzieliście kiedyś rzekę, która płynie szczytami? No, niemożliwe. Rzeka jest w Dolinie, dlatego jeśli ona występuje, mam pewność, że mój teren się obniża. Czyli gruba poziomica 400, jedziemy, przypominam wam, co 20 metrów, 380, 360 i patrząc, Dokładnie na znaczek tych ruin, no, szacuję, że 350 metrów. Uwaga, błąd mi się wkradł w prezentację. Jeszcze raz, niech się skupię. Poziomica co 20, tu jest 400, tu jest 300. Nie, dobrze, jest 250, bo szłam od 300. Jeszcze raz pokazuję, uwaga. Na około gniazda 400, następna gruba ma 300. I 50 na dół 250. Ok, jesteśmy 250 metrów nad poziomem morza. Odczytaj Azymut to kolejna ważna umiejętność. I teraz wybrałam dla Was charakterystyczne miejsce. Jestem na rozgraniczeniu szlaków. I wyobrażamy sobie, że chcę podać turyście, który stoi w tym miejscu na rozdrożu szlaku niebieskiego i pomarańczowego, na jaki ma iść Azymut. Ten Azymut to jest czysta matematyka, bardzo prosta sprawa. Jeśli masz go odczytać, przyłóż sobie linijkę w kierunku północnym i pamiętaj, że azymut to jest kąt od północy w prawo pokazuję na prezentacji, no to przykładam sobie linijkę i chcę odczytać dla kogoś, w jakim, na jaki azymut ma się kierować, żeby pójść na szlak pomarańczowy. No to z matematyki rysuję sobie tu kąt. Zobacz, to jest taki odrobinkę większy kąt prosty, czyli dałam mu wartość 95 stopni. Teraz kieruję drugiego turystę na szlak niebieski, popatrz, to jest taki kąt półpełny, więc takie y, pełne 180 ma i jeszcze kawałek, no ja tu dałam mniej więcej 210 stopni. I znowu, czy potrzebna jest tutaj taka dokładność? Nie, dostaniesz odpowiedzi do wyboru. Jeśli tylko rozumiesz, że to jest kąt między północą w prawo, narysuj sobie do kierunku marszu. To na pewno te odpowiedzi będą tak daleko od siebie, że nie będziesz miał problemu, którą odpowiedź wybrać. Ok, mamy całkowite podstawy, więc potrafimy odczytywać współrzędne, potrafimy odczytywać poziomice i azymut, no to możemy wreszcie przejść do przykładowych zadań do mapy topograficznej. Wybrałam dla Was dzisiaj kilka treści, które się powtarzają w ostatnich latach. Pierwszy typ zadań to jest zadanie nawiązujące do analizy profilu terenu. Mam wrażenie, że przerażają Was te zadania od razu, jak widzicie rysunek i dużą część tekstu. Nie ma w nich nic trudnego. I teraz moje podpowiedzi: Zadanie analizuje z roku 2021. No, wracam, wracam. Na rysunku przedstawiono profil terenu wykonany wzdłuż dwóch pierwszych szlaków turystycznych. I teraz czytasz pomalutku treść i robisz sobie to, co ja zrobiłam dla Was w prezentacji. Zaznacz sobie obiekty, o których jest mowa. Chyba, że chcesz sobie trzymać palcem, ale zbraknie ci tego palca. Weź ołówek i sobie to zakreć. Zobacz, jak to ułatwia sprawę. Więc uwaga, w tym zadaniu wyruszam. Od schroniska PTTK do przełęczy szopka, zaznaczyłam Wam i do i żółtego od tej przełęczy do schroniska PTTK, y, trzy korony zaznaczyłam je na samym końcu. I teraz do, zaznaczyłam także obiekty, które muszę umiejscowić: górę zamkową i przełęcz szopka. Jeszcze raz pokażę jak idzie turysta. Turysta idzie szlakiem niebieskim, 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 skręca na górę zamkową, niebieskim, od przełęczy Szopka idzie szlakiem żółtym. I ja mam powiedzieć, gdzie na tym profilu jest góra zamkowa i przełęcz Szopka. Kilka jest sposobów na rozwiązanie tego zadania albo będziesz sugerował się odległością, samym przebiegiem tej trasy. Więc jeżeli turysta wychodzi ze schroniska, popatrz, jestem na wykresie, na samym początku, idzie, 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 ma przełęcz sosnów, jestem w tym miejscu. Idę dalej, no to już wiem, że góra zamkowa, która jest jeszcze dalej, nie może być jedynką, ani przełęcz szopka nie może być jedynką, bo jestem w tym miejscu trasy. Idę dalej sobie niebieskim i teraz mam taki układ kolejno. Góra zamkowa, punkt widokowy na trzy korony i przełęcz szopka. Zwróć uwagę, że mam zaznaczony szczyt trzy korony i narzuca mi się odpowiedź, co ja zobaczę przed trzema koronami, a co zobaczę, jak już minę to miejsce. Możesz także upewniać się wysokościami terenu. Zwróć uwagę, przełęcz szopka, którą masz namierzyć, ma podaną wysokość 780 metrów, czyli masz pewność, że to jest tuż, przed osiemsetką i minąłeś już trzy korony, nie ma wyjścia kochani, nie ma innej odpowiedzi. To musi być czwórka. Przed trzema koronami trójka, za trzema koronami czwórka. Więc patrzyłam i na odległość odcinka i na wysokości i zaznaczenie sobie tych pięciu punktów eliminuje właściwie yy, inne odpowiedzi. Ok, ćwiczymy dalej. Znowu zadanie, druga część do tego samego profilu i czytamy opis. Odcinek trasy rozpoczyna się w Dolinie Dunajca. No to już wiemy, gdzie wyruszamy, więc Doliny Dunajca. Patrząc po, tą, po tej trasie, wiemy, w którym miejscu. Przechodzimy przez Dolinę Dunajca. Następnie szlak wznosi się w terenie zalesionym po wschodnim i północno-wschodnich stokach strzelistej góry Urwista, urwiska skalnego. No to idę sobie tym szlakiem niebieskim, minęłam Dolinę Dunajca i jestem faktycznie po stronie Sokolicy, więc przemieszczam się po stromym urwisku skalnym. Czyli właściwie nie mam co dalej sprawdzać, bo kolejne odcinki nie zgadza się już ten opis na początku. Nie rozpoczynają się w Doliny nie Dunajca. Zatem jestem w tym odcinku A. Wracam jeszcze raz na profil. Mieliście do wyboru odcinek A, B, C, D. Pierwsze zdanie według mnie załatwiało sprawę i wiem, że jestem w odcinku A. Przenieśmy się do innego arkusza, żebym wam pokazała, że zadania tego typu się faktycznie powtarzają. Jestem teraz na egzaminie maturalnym 2019 rok. Zwróćcie uwagę, jak bardzo podobne zadanie. Dalej mam punkty na profilu i znowu podpowiedź ode mnie. Pierwsze co robię, zaznaczam sobie te punkty. No to wyszukałam sobie. Mam profil zaznaczony na mapie i mam zaznaczyć rzeka Bubr, kółeczko czerwone, zaznaczyłam Wam, szczyt dwory, kółeczko czerwone, dziki wąwóz, kółeczko czerwone, Iwanica, szczyt jest i potok Strzyżówka, profil przecina, zaznaczyłam. Takie zaznaczenie, czyli jak w głowie teraz zobaczcie, przenoszę ten profil na profil, który mam narysowany. To zadanie robi się całkowicie proste. No, yy, profil zaczyna mi się, mam pierwszy moment, mam metrów, odczytuję 400 z kawałkiem, początek. No Nie możecie, kochani, wybrać innego miejsca niż początek tego profilu. Wpisujesz zatem szczyt iwanica. Idę dalej i mam zagłębienie. To jest pierwsze zagłębienie. Zobaczcie strome, które napotykam. Idę do profilu. Jadę, jadę, jadę i nagle mam poziomicę koło siebie. Zawsze jak macie poziomicę blisko siebie, to znaczy, że jest tam duży spadek albo duże wzniesienie i zaczyna mi się dziki wąwóz. To jest właśnie ten wąwóz. Kawałeczek dalej, do góry, i mam znowu obniżenie płynie rzeka. Zobaczcie, w tym miejscu na profilu płynie rzeka. I ostatnie obniżenie, które będę miała, to jest znowu w Dolinie Malutkiego Potoku Strzyżówka. Równie dobrze można było tu przykładać linijkę i po odległości w kilometrach mieć pewność, jakie to są miejsca, ale tu jest tak czytelna ta rzeźba, że według mnie łatwiej było patrzeć na poziomicę. No to upewniamy się, Iwanica, Dziki Wąwóz, Potok, Strzyżówka, wszystko się zgadza. Zwracam wam uwagę jeszcze za punktowanie. Jeśli jest zadanie za jeden punkt, musisz mieć wszystko dobrze, więc warto sprawdzić wiele razy każde z tych okienek, żeby przez jedno złą odpowiedź, nie mieć problemów. Ok, myślę, że umiemy już odczytywać profile. Idziemy dalej. Orientacja w terenie. Czyli zadania, które bardzo często dają nam zdjęcia w arkuszu naturalnym i sprawdzamy, czy Ty potrafisz przenieść się w taki realny świat, patrząc na mapę. Czytam jedynkę. Fotografię wykonano z prawego czy z lewego brzegu Dunajca. No dobra, to patrzę znów na tą mapę. Muszę sobie odczytać. Zwróć uwagę, że masz właściwie w treści tego zadania całą podpowiedź. Na fotografii wykonanej z brzegu Dunajca. Po stronie słowackiej, już masz podpowiedź od razu, gdzie się znajduje fotograf. E, przedstawia most, zaznaczam wam most, i z tyłu fotograf widzi trzy korony. Trzy korony zaznaczam most i myślę sobie, gdzie musiał stać człowiek robiąc to zdjęcie. Popatrzcie, x-em wam zaznaczyłam. Widzi most. I widzi z tyłu trzy korony. No nie ma innej możliwości, jak sobie to zaznaczyłam. Fotografię wykonano w związku z tym, z którego brzegu do najca. I teraz uwaga, musisz jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Musisz odnaleźć takie miejsce na mapie, żeby zobaczyć, w którą stronę płynie rzeka, gdzie jest zaznaczony nurt. No, i jeżeli widzę, że płynie w północno-wschodniej strony, zresztą mieliśmy inną podpowiedź. Wiemy, że nie jesteśmy po polskiej stronie. No, więc wiem, że to jest prawa strona rzeki. Obiektyw aparatu fotograficznego w momencie wykonywania zdjęcia był skierowany. XX stoi X, człowiek, patrzy do góry, chciałoby się powiedzieć, ale wiecie, że na geografii chcemy, żebyście zaznaczyli, że na północ, na mapie. Kieruje swój obiektyw. Wzniesienie wskazane strzałką to. Co ja tutaj widzę, stojąc w tym X? Widzę trzy korony i widzę niższy szczyt, który w perspektywie na tym zdjęciu, popatrz, jest bliżej mnie. Bliżej. Zaznaczyłam wam obie odpowiedzi. Zaznaczyłam wam łysinę i znalazłam ten drugi szczyt. Bańków, gronik, daleko na północ. I popatrz, kiedy sobie na tej mapie nagryzdam te dwa szczyty, no jaką możesz mieć wątpliwość, co widzisz? Przecież trzy korony swoją wysokością zasłonią ten bańków, nie mówiąc o tym, że on jest dużo dalej. Więc odpowiedzią musi być Łysina w polu B2. Prawego, północ, Łysina. Znowu jeden punkt za całe zadanie, więc muszę mieć wszystko prawidłowo. I kolejny arkusz. Tym razem 2019 rok, zobacz, jak podobne zadanie. Znowu jest zdjęcie i znowu muszę patrzeć i przenosić się na mapę. Uzupełnij zdania. Podczas wykonywania zdjęcia obiektów aparatu fotograficznego skierowano na azymut. Szukam informacji, gdzie się znajduje fotograf. Na zdjęciu wykonanym z parkingu C5. Odnajduję parking, tu ja go znalazłam, kółeczko Wam zrobiłam. W stronę przeciwległego brzegu jeziora przedstawiono pociąg na moście. Most, upewniam się jeszcze w legendzie, jaki jest zaznaczony. Mam zaznaczony, gdzie stoi fotograf. Na parkingu, podpowiedzieli mi teraz. Mam zaznaczony most i teraz, podczas wykonywania zdjęcia, obiektyw aparatu na jaki azymut. Idziemy, ćwiczyliśmy to dzisiaj. Z parkingu, kreska na północ, kąt w prawo. I co? To jest taki prawie kąt prosty mi wychodzi. Azymut 95 zatem. Odległość w terenie między miejscem wykonywania zdjęcia a przedstawionym na nim mostem kolejowym jest mniejsza czy większa niż 500 metrów. No nie zrobię teraz tego dla Was, musicie mi zaufać. Co muszę teraz zrobić? Dla stuprocentowej pewności przyłożyć linijkę. Yy, w tej skali 1 cm na metry, skracam o 2 zera, to jest 500 metrów. Przykładam linijkę, jak jest z tego punktu do tego więcej niż centymetr, to znaczy, że większa. Jak jest mniej, to mniejsza. Myślę, że widać to nawet na tym wycinku, że to była wartość większa. I trujeczka. Pociąg poruszał się w kierunku oznaczonym literą. Wracam do treści zadania i było napisane, że pociąg jadący po moście ze stacji Wleń do stacji Jeżów. Muszę oddalić perspektywę, pokazać Wam teraz całą mapę. Tu jest stacja Wleń, tu jest stacja Jeżów. Znajdujesz ją sobie, zaznaczasz kółkiem, a tu jedzie pociąg po mapie. A fotograf. Stoi z tej strony, no czyli patrzę, jedzie z północy na południe, wracam do treści zadania, więc porusza się w kierunku B. Sprawdzam odpowiedzi, 95 stopni większa i B zgadza się. Dobrze, radzimy sobie ze zdjęciami, mam nadzieję, to przyjemne, według mnie są zadania. Teraz punkt trzeci, odległość na mapie. Jest to umiejętność, którą ćwiczymy już chyba w szkole podstawowej nawet i tego typu zadanie pojawiło się w tym roku 2001, 2021 na egzaminie maturalnym i ja byłam szczerze zdumiona łatwością tego zadania, ale jak widzicie, czasem i takie niespodzianki was czekają, więc dla pewności przećwiczmy. Popatrzcie, oblicz długości. O długość trasy turysty w terenie między mostem przedstawionym na fotografii a punktem widokowym przyjmij, że długość tej trasy na barwnej mapie szczegółowej wynosi 16,8 cm. Jestem zdumiona łatwością tego zadania na całego. Na dodatek też dlatego, że Wam podali odległość. Może nie być tak prosto następnym razem. Być może musicie to sami zmierzyć. I wtedy przykładajcie linijkę dokładnie. Na maturze ta dokładność pomiaru z linijką wynosi do 2 mm. Pamiętajcie, po przecinku dokładnie przykładajcie z punktu do punktu. Tu mam sprawę prostą, bo mi podano. No dobra, no to ćwiczymy to zadanie. Każde zadanie, jakie będziecie mieli na skalę, zawsze ten sam schemat postępowania. Krok pierwszy: znajdź, jaka jest skala 1 do 25 tysięcy. Krok drugi, zamieniam skalę. 1 cm, zmieniam na metry. Metr ma 100 cm, skracam 2 zera. 250 m. Czemu zmieniłam na metry? No bo spójrzcie, w odpowiedzi końcowej chcą wynik w metrach, dlatego nie idę dalej i nie zamieniam na kilometry. Podstawiam sobie teraz do proporcji. 16,8 piszę pod centymetrami, z drugiej strony mam metry. W proporcji mnożę na krzyż sobie, x razy 1 to jest x, 250 razy 16,8 mnożę na kalkulatorze x równa się 4. 1200 metrów. Czy trzeba było układać tą proporcję? No nie trzeba. Ja z takim wielkim uporem proszę moich uczniów, róbcie to proporcją, dlatego że tu wam podali odległość, a za rok może wam podadzą odległość nie na mapie, tylko w terenie i wtedy wam się to nie pomyli. Więc yy, ja polecam ten sposób. Wynik. 4200 metrów, no nie uwierzycie, sprawdzałam dziesiątki matur, wcale to nie był powszechny wynik. Wydaje mi się, że maturzyści nie wierzyli w to, że to zadanie na maturze jest takie proste. Jeden punkt za to zadanie, więc musiałeś mieć dobry wynik, innego wyjścia nie było. Dobrze, liczyć odległość na mapie umiemy. Punkt czwarty. Zajmujemy się teraz cechami środowiska przyrodniczego. Mamy taki zapis, pokazywałam Wam w wymaganiach, i co roku jakieś te cechy na, w arkuszu występują. Zadanie 2021 rok. Most dla pieszych, który przedstawiono na fotografii, oddano do użytku w 2006 roku. Zwróć uwagę, jak dokładnie patrzę do legendy, jak oznaczono most. Znajduję go na mapie, zaznaczam sobie o jakim miejscu mowa. Uzasadnij, że wybudowanie mostu mogło zwiększyć lokalny ruch turystyczny. Podaj dwa argumenty odnoszące się do przedstawionych na mapie walorów turystycznych. Ja bardzo lubię, proszę o to uczniów, żeby podkreślali sobie słowa kluczowe w pytaniach, co będzie egzaminator sprawdzał. Wy naprawdę to wiecie. Nim ja zobaczę klucz odpowiedzi, idąc sprawdzać maturę, ty masz już podpowiedź, za co ja będę mogła dać ci punkt. Kochani, czytajcie to dokładnie, bo piszecie o innych rzeczach, nie o walorach turystycznych, nie o walorach przyrodniczych i nie damy wam punktu, choć piszecie dobre rzeczy, ale nie odnoszą się do treści zadania. Tu muszą być walory turystyczne, czyli muszę odnieść się do czegoś, co jest przydatne turyście. Walorem turystycznym mogą być różne rzeczy, mogą być przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. No więc jak ta kładka tutaj pomaga tym turystom? Rozglądam się, no tak, no dojdzie turysta do Czerwonego Klasztoru, dojdzie turysta na szlak z drugiej strony, dojdzie na szczyt Trzy Korony, dojdzie na przystań flisacką i spłynie Dunajcem dzięki temu. Wymieniam rzeczy, walory atrakcyjnie, turystycznie. Muszą to być dwa walory za jeden punkt. Za jeden, jak napiszesz jeden, zostawisz puste, na pewno masz zero, więc wysil się. Popatrzcie na odpowiedzi. Idę... Turyści mają dostęp do klasztoru, do masywu trzech koron, do przepływ Dunajca. Sam most to jest punkt widokowy. Jak punktowaliśmy to zadanie, to punkt był tylko wtedy, jak odniosłeś się do jakiegokolwiek waloru turystycznego, konkretnego z mapy, o tym pamiętaj. Idę do innej matury, 2018 rok. Podaj trzy, podkreślam to sobie, walory przyrodnicze. Żadne inne. Nie możesz odejść od przyrody. Nie możesz pisać o czymś, co zrobił człowiek. Nie możesz pisać o drodze, o ośrodku wypoczynkowym, o szlaku, bo szlak też wytyczył człowiek. No i bardzo dyskusyjna sprawa nie możesz pisać też o rezerwatach. Ja wiem, że w rezerwatach jest przyroda, w parkach narodowych jest przyroda, ale samą granicę rezerwatu zrobił człowiek. Masz pisać o czystej przyrodzie. Rozglądam się po Dolinie. Uwaga, nie ma tu mowy o rzece, jest mowa o całej Dolinie. I popatrz, ile masz podpowiedzi w legendzie. Dolina. Tu bym sobie zrobiła ołówkiem wielkie kółko na maturze i patrzę, co to są za symbole. Od razu mi się rzuca w oczy. Mam jaskinie. Mam tą szarą kreskę, czytam sobie co to jest, urwisko skalne. Mam w podłożu kolor zielony, czyli las. Patrzę na poziomicę, zawsze w tych cechach przyrodniczych patrzcie na poziomicę, czyli jaki mam teren, gęsto idą poziomice, urwisty. Ta dolina jest głęboka, ale ma płaskie dno. Ile już rzeczy wam wyczytałam z tej mapy. Nie potrzebuję do tej wiedzy. Wszystko miałam tu, kochani, zapisane w legendzie, tylko musicie wiedzieć, co to są elementy przyrodnicze. Dobra, sprawdzam, jakie odpowiedzi chciano od Was. Obszar jest przecięty doliną, dolina jest wąska, dno doliny jest zalesione, urwiska skalne, jaskinia krasowa. Wszystko było widać na mapie, ale elementy przyrodnicze, miałeś to podkreślić, żadne inne. No i inny rok. Matura 2021. Podaj dwie cechy rzeźby, doliny. Podkreślam to słowo. Trzeba pisać o dolinie. To jest co innego niż rzeka. Czasami piszecie o rzece, a tutaj ma być cała dolina przełomowej Dunajca. Trochę uczniów się poddało w tym zadaniu, jak to sprawdzałam. Może przestraszyło was słowo przełom, podczas gdy zaznaczyłam wam ramką. Popatrzcie. Ten przełom Dunajca, czyli to wcięcie rzeki był zaznaczony na mapie, napisane, że tu jest ten przełom. Czyli masz podać dwie cechy doliny, które różnią przełom Dunajca od rzeźby doliny położonej niżej. Za przełomem mam ten odcinek. Spójrz, jak on się różni. On jest mniej kręty. On yy, nie ma już tych wszystkich urwisk, skał naokoło. Ta dolina. Ma w ogóle inny wygląd i musisz się odnosić do całego otoczenia. Więc piszemy tu: Dolina przełomowa jest, bardziej ma strome zbocza, wyższe zbocza, jest węższa niż Dolina za chwilę. Zwróćmy uwagę, dalej robi się ta Dolina szersza, jest głębiej wcięta i ma więcej zakoli. Sporo tych odpowiedzi tutaj dopuszczalnych i dwie odpowiedzi musiałeś mieć dobrze za jeden punkt. Kolejna matura, mówiłam o tym, że tego typu zadanie na każdym arkuszu jest, więc popatrzcie, 2020 rok znowu podobne zadanie. Podaj wyłącznie na podstawie barwnej mapy szczegółowej. Nie zawsze Wam tak napiszą, a Wy musicie wiedzieć o tym, że jeśli to jest w tej grupie zadań, to jest to, to tylko zadania do mapy. Trzy cechy przyrodnicze doliny. Dwa słowa kluczowe: przyroda i dolina. To już wiecie, że nie macie pisać o rezerwacie. Bardzo dużo osób pisało tu o rezerwacie na tej maturze. Nie macie pisać o tych budynkach, nie macie pisać o drodze, o moście. Nie, nie, nie. Tylko przyroda. No to patrzę sobie na tą dolinkę i znowu widzę poziomice. Idą gęsto przy dolinie, więc widzę, że te urwiska zbocza są strome, widzę zalesienie w części doliny, widzę, że rzeka mi lekko mean meandruje, widzę, że dolina. Yy, jest wcięta, znaczy o tym meandrowaniu, że w dolinie rzeka, tak? Nie można pisać o samej rzece. Uważajcie, więc dolina jest wąska, jest głęboko wcięta, jest formą rzeźby o stromych zboczach, ma kręty przebieg, sama dolina, a nie rzeka. Fragmenty doliny są porośniętym lasem, dno jest częściowo zabagnione. O, tego nie zauważyłam. Zwróćcie uwagę, poziome kreski można było odczytać, to bagno. Bagno to element przyrodniczy, wszystko się zgadza, więc jeszcze o tym. Mogliście pisać, więc zaglądam dokładnie do legendy. Piąta rzecz powtarzająca się często na mapach wysokość słońca nad horyzontem. No i pewnik kmaturalny, kochani, ćwiczymy, szybko nam to pójdzie, mam nadzieję. Oblicz, szerokość geograficzną. Znowu nakazuję Wam podkreślić to sobie, podkreślić. Mamy dwa punkty w wymaganiach. Albo będziecie liczyć wysokość słońca, albo szerokość geograficzną, jedno albo drugie, a kolosalną stanowi różnicę w wyniku na końcu. Tu ma być szerokość geograficzna. I teraz bardzo ważna uwaga: w ostatnich latach tą wysokość słońca liczymy zawsze do, ma, na, do tej mapy szczegółowej. Czyli tak naprawdę wiecie, że te wzory w oświetleniu Ziemi się zmieniają: półkula północna, południowa, na północ od zwrotnika, na południe, a tu jest zawsze do Polski. Więc, kochani, przećwiczcie sobie tylko wzory dla naszej szerokości geograficznej czyli dla naszej szerokości geograficznej. W w czerwcu wzór wam przypominam, wysokość słońca to jest 90 stopni minus szerokość geograficzna. Jeśli jestem w czerwcu u nas to wartość trzeba dodać. Więc tak wygląda wzór na wysokość słońca. Jeśli by było zadanie dla zimy, dla grudnia, to bym tą wartość odejmowała. Kto ma z tym problem, na moim kanale tłumaczę dokładnie. Od podstaw, jak liczyć wysokość słońca i radzę wam to skojarzenie. To jest tylko skojarzenie, pamiętajcie, ale jeśli liczę dla lata, to latem jest ciepło, we wzorze dodaję. A jak dla zimy, to jest zimno, we wzorze odejmuje te 23. Naprawdę z tym skojarzeniem bardzo dużo zadań można policzyć. No dobra, tyle, że tutaj. Przy tym zapisie to jest zadanie na wysokość słońca, a Wy macie liczyć szerokość geograficzną. Popatrz, zmieniłam symbole. Wzór właściwie jest taki sam. Czy liczę to, czy liczę to. Zamieniam symbole, nic mi się we wzorze nie zmieniam, bo symbole, jak się zamieniają, zmieniam znak. I właściwie jest ten sam y, wzór. No to podstawiam sobie teraz. Szerokość równa się 90. Popatrz, jak ładnie podano nam tutaj dokładnie wartość wysokości słońca. Jeśli będziesz liczył y, wysokość słońca, to czasem szerokość musisz odczytać sobie sam z mapy, ale to już przećwiczyliśmy, jak dokładnie to robić. Plus 23. I teraz niestety widzimy wiele matur, gdzie wy wiecie, jaki użyć wzór, ale jak dochodzi do obliczeń matematycznych, to kładziecie tę sprawę i występują błędy rachunkowe. Masz kalkulator, rób to pomału, sprawdź trzy razy, a ja wam pokazuję, zwłaszcza w odejmowaniu, jak ja uczę moich uczniów. Macie problem, żeby to odjąć? Jest dla was. Niełatwe od razu widzieć wynik, to patrzcie, ja robię tak. Kradnę sobie na chwilę jeden stopień i zapisuję 90 jako 89-60 minut. To jest to samo, co to. Robię tak tylko na chwilę, żeby mi łatwiej było odjąć, bo jak tak sobie zapiszę, to teraz jesteś noga z matematyki, bierzesz kalkulator i piszesz 89 minus 59. I 60 odjąć 10, i masz wynik 30 stopni 50 minut. Później dodajesz tą wartość. I wychodzi ci wynik końcowy 54 stopnie 16 minut. tak? Zobaczcie, po dodaniu mi wyszło 53,76, więc te jeszcze 60 minut sobie dociągam. I teraz na czerwono wam zaznaczyłam. Wracam do tego, co ja liczyłam. Ja liczyłam szerokość geograficzną. Czy wy wiecie, jak nas to boli, nas geografów? Jak wypiszecie szerokość geograficzną bez kierunku, nie możecie tego robić. My nie możemy na to przepatrzeć. Nie ma szerokości geograficznej bez kierunku, poza równikiem, który jest jeden na świecie i kierunku. Nie ma. Musisz dopisać literkę. Czy musisz bardzo się zastanawiać, jaki to jest kierunek? No nie. Mapa tyczy się Polski, o tym już mówiłam. Musi się pojawić zatem literka N. Mam drugą część tego zadania. W związku z tym że mam tą szerokość, gdzie stoi ten człowiek 54 stopnie 16 minut. Tu mam równoleżnik 54 15 wartości rosną na północ, zaznaczyłam wam, to jest ten równoleżnik. No to gdzie stoimy? No stoimy na brzegu jeziora Hańcza. Punktowanie za to zadanie i teraz uwaga. Jeden punkt dostaniesz za poprawny sposób obliczeń. Za znajomość wzoru Napisz go, napisz ten wzór na maturze. dalej nie rozumiesz, pomylisz się masz chociaż jeden punkt. A jak dojedziesz do końca z literką, n na końcu, bo liczyłeś szerokość, będziesz miał dwa punkty. Idziemy dalej. Teraz zadanie. W którym zarówno liczymy wysokość słońca, jak i czas. Najpierw się zajmujemy tym wysokością słońca. W jednym z punktów, znajdujących się na obszarze przedstawionych na mapie, słońce góruje w dniu równonocy. Zobaczcie, najprostszy wzór wam dali. Równonoc, 90 minus szerokość geograficzna. Ja, cię, nie musisz myśleć, jaka pora roku, prościzna. Czyli 90 stopni mam policzyć, hmm, Wykonaj obliczenia, podaj współrzędne, liczę szerokość. Patrzcie, znowu zamieniłam te symbole. 90 odjąć, 39. Mam, znowu sobie ułatwiam, kradnę 1 stopień, żeby mi było łatwiej odjąć. Teraz już na kalkulatorze bez problemu odejmuję. 50 stopni i 5 minut. Tak ci wyszło. Nie mogę na to patrzeć, nawet teraz, jak widzę szerokość geograficzną bez literki, no to tutaj już Wam napiszę ją prawidłowo, tu się muszę odsknąć. Liczyłam szerokość, musi być kierunek. No i mam drugą część tego zadania, teraz z liczeniem czasu. Słońce 78 minut i 40 sekund wcześniej niż nad południkiem Greenwich, czyli nad zerem stopni. No to sobie przypominam, że 1 no stopień to 4 minuty przecież. A ja chcę wiedzieć, ile to stopni jest różnicy. A nie mam 4 minut, tylko mam 78 minut i 40 sekund. Mam podane w treści zadania. Muszę to podzielić na 4, bo na krzyż pomnożyłam, uwaga, 4 razy x, 4 x. 78 razy 1, 78. Ja chcę poznać, ile to jest x, muszę podzielić na 4. No i teraz znowu wam pokazuję, jak tu podzielić przez 4 na kalkulatorze, jak 78 się nie dzieli na 4. Kto ma z was z tym problem, to zobaczcie, znalazłam sobie Liczbę, która się dzieli przez 4, przerzuciłam sobie te 120 sekund do sekund, i teraz już na kalkulatorze elegancko mi wychodzi 19 stopni i 40 minut. O tyle się różnimy od południka 0 w tym zadaniu, więc. Oczywiście, muszę zapisać kierunek. Bez kierunku punktu Ci nie damy. 19 stopni, 40 minut. No różnie to bywa. Pamiętajcie, że to nie my decydujemy, tylko są y, zawsze, jest system oceniania o tym, y, który dokładnie mówi, czy ten punkt bez kierunku przyznać można, czy nie można. Wy się zawsze uczcie, że ten kierunek Yy, musi być. Jeden punkt za poprawny sposób obliczenia szerokości i poprawny wynik, albo za poprawny sposób obliczenia długości i poprawny wynik. Tu za sam wzór już byście punktu nie mieli. Trzeba było mieć wzór i dobry wynik, żeby mieć jeden punkt. Co możemy jeszcze liczyć? Możemy liczyć jeszcze powierzchnię terenu. Według mnie to jest stosunkowo proste zadanie. Oblicz powierzchnię, którą kopalnia zajmuje na mapie. Kopalnia zajmuje 0,75 km2, wynik podaj w centymetrach. Zadanie na powierzchnię. Kroki postępowania. Krok pierwszy. Zajmij się skalą, czytam ją z mapy 1 do 25 tysięcy, krok drugi. Zamień skalę 1 cm to 0,25 km. Popatrz na kilometry o 50. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Czemu wybrałam kilometry? No bo popatrz, tu będę miała kilometry, będę mogła podstawiać. I teraz jedna rzecz w przypadku liczenia powierzchni, to sobie zapamiętaj. Mam liczyć powierzchnię. Potrzebuję skalę polową do kwadratu. Podnieść sobie tą całą skalę do kwadratu. 1 cm do kwadratu to jest 1 cm2. 0,25 do kwadratu to jest 0,0625. Zrób to na kalkulatorze. Bardzo często widzę osoby, które przyspieszają i potem 0,5 podnoszą w myśli do kwadratu i jest nie tak, gdzieś tam jest problem z zerem. Kochani, weźcie na spokojnie kalkulator do ręki. Mam skalę polową, i teraz już tylko muszę podstawić, co mam dane. A ja mam dane 0,75 km. Kilometry pod kilometrami do proporcji x, centymetry pod centymetrami. Dopisuję jednostkę przy x z góry, żeby jej nie zapomnieć. Co robię? Mnożę na krzyż, więc mam 0,0625x, pomnożyłam to z tym. To się równa 0,75 razy 1. Uwalniam x, dzielę przez 0,0625x. O, jaki ładny wynik! 12 cm elegancko zapisuję. To nie jest trudne zadanie na powierzchnię. Kochani, jedna rada, zamiej skalę podnieść do kwadratu, podstaw do proporcji. Koniec. Dacie radę. No, malutka jeszcze podpowiedź. Zdarzyło się gdzieś tam w latach troszkę bardziej odległych, że trzeba to jeszcze na hektary zamieniać, więc mała przypominajka. Hektar to jest 100 na 100 metrów, czyli 10 tysięcy metrów kwadratowych. Może to wam się przydać. OK, i zadanie było za jeden punkt, więc niestety pomylić się nie można, wynik trzeba mieć dobry. Idę już prawie do końca. Ostatnia rzecz, ostatnia, naprawdę, więcej zadań obliczeniowych nie widziałam. Koniec matematyki. Co jeszcze musicie umieć policzyć? Musicie umieć liczyć spadek terenu. Niektórzy się przerażają, odpuszczają, widzimy setki potem pustych tych zadań. To nie jest trudne, nie jest jeden wzór na logikę zapamiętać, wcale nie wkuwać. No to opowiadam. Wysokość terenu liczy się tak. Muszę mieć wysokość tego pierwszego punktu i wysokość tego drugiego punktu, znajdź go na mapie, odczytaj, później zmierzyć odległość między nimi. Ale musisz znać tą odległość w terenie, więc musisz uwzględnić skalę. Zadania na spadek liczymy w procentach albo w promilach. I teraz uwaga zawsze w treści zadaniu podpowiedzą ci. Wynik podaj w procentach, aha, to muszę zrobić razy 100. Wynik podaj w promilach, aha, to muszę zrobić razy 1000. Zawsze będziesz miał to podane. W tym zadaniu z 2019 roku w ogóle mnie bardzo znowu zdziwiło, bo tu wam wiele rzeczy ułatwiono, bo po pierwsze oblicz spadek między górami, potoku, zaznaczyłam wam początek tego strumienia i przyjmij... Że długość w terenie tego strumienia wynosi 2900, a jego ujście do rzeki Bubr jest położone na wysokości 255 metrów. W ogóle wam nie kazano tego liczyć, czyli popatrz, co ja już wiem. Wiem, że uchodzi na wysokości 255, muszę odczytać zatem, gdzie się zaczyna, czyli odczytać dokładnie to miejsce począteczek, źródło. Zwróćcie uwagę, dokładnie to jest na grubej poziomicy, a niedaleko jest szczyt o wartości 447 poziomice co 20 metrów. No nie ma najmniejszej wątpliwości. Ta gruba poziomica to jest 400. Czyli tak wyższe miejsce 400 odjąć 255, podali mi to w treści zadania. Dzielone przez. I teraz jestem znowu zdumiona, bo być może będziesz musiał zrobić to sam. Czyli w tym momencie w mianowniku musisz przyłożyć linijkę, popatrz od początku strumienia do ujścia. Yy, przyłożyć linijkę, odczytać wielkość i napisałam, i pomnożyć przez skalę w metrach, czyli razy 500. Tu w ogóle nie masz pracy w mianowniku, bo oni ci już podali, że tu jest 2900 metrów i nic nie musisz robić. No, życzę wam takich prostych zadań jeszcze więcej. Więc właściwie mam samo odejmowanie 145, dzielę przez 2900 i mnożę razy 100. Wychodzi mi piękny, elegancki wynik 5. Więc no wyjątkowo proste to zadanie. Jeszcze raz mówię: jak nie będzie wszystkich danych, mierzysz w mianowniku linijką i razy metry wzięte ze skali, bo może już nie być tak prosto, choć życzę Wam, żeby było tak prosto. Uwaga, mówiłam, że koniec. Yy, tak, za to zadanie dwa punkty i za poprawny sposób obliczenia jeden punkt. Przerobiłam, omówiłam z Wami wszystkie typy zadań, które są do mapy topograficznej. Mówiłam na początku, mogą być jeszcze zadania dotyczące geologii, ale to jakby troszkę inny zakres wymagań. To, co trzeba umieć konkretnie do mapy, mam nadzieję, że prawie wszystkie zagadnienia dotknęłam. Jeśli chcecie do czegoś wrócić, jeśli chcecie powtórzyć dokładniej któryś typ zadań, zapraszam na mój kanał Lekcje Geografii. Tam cała playlista dla Was, uczniowie przygotowujący się do matury i pomału można sobie ćwiczyć i pamiętaj, nie odkładaj tych przygotowań do matury. Wiecznie słyszę co roku: Proszę pani, ja się uczę w klasie maturalnej od początku, potem na chwilę zapomni i mówi: Ale już po, po Bożym Narodzeniu to już naprawdę się uczę, a potem jest: Ale po studniówce to już na 100%. Po co czekasz do tych wielkich wydarzeń? Każdy dzień jest dobry, żebyś powiedział sobie: Uczę się do matury od dzisiaj i tego wam życzę. Dziękuję bardzo za uwagę.